Informacje lokalne, dzień dobry. Policjanci z komisariatu drugiego Policji w Częstochowie zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który kilka dni temu przy użyciu siły fizycznej usiłował doprowadzić 42-letnią kobietę do poddania się czynności seksualnej. Kobieta obroniła się, a napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia. W czwartek około godziny 10 na drodze krajowej nr 1 w kierunku na Katowice doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyło 5 samochodów osobowych. 2 osoby z ogólnymi potłuczeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Rozpoczyna się okres wzmożonego ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie. To także czas wzmożonej służby częstochowskich policjantów. Policjanci ruchu drogowego, prewencji i służb kryminalnych zabezpieczać będą trasy wejść i pobytu pielgrzymów. W te szczególne dni do Częstochowy przybywa kilkaset tysięcy wiernych poruszających się pieszo, pociągami, autokarami i indywidualnymi środkami transportu. O przygotowaniach częstochowskiej policji do szczytu pielgrzymkowego poinformowała nas Joanna Lazar, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie. Jak co roku częstochowscy policjanci są przygotowani do tego, aby zabezpieczać w sposób prawidłowy wejścia wszystkich pielgrzymek? Sposób prawidłowy to znaczy tak, aby ten pielgrzym, który przychodzi do Częstochowy, czuł się bezpieczny, aby bezpiecznie z tą pielgrzymką wszedł i bezpiecznie nasze miasto opuścił. Chodzi tu oczywiście o bezpieczeństwo na drogach, a więc policjanci ruchu drogowego już faktycznie od 11 sierpnia w wzmożonym zakresie dbać będą o bezpieczeństwo pieszych, a więc będą zabezpieczać wejścia pielgrzymom. Będziemy widzieć policjantów na tych głównych skrzyżowaniach. Policjanci będą kierować ruchem drogowym. Z roku na rok te wejścia pielgrzymek są coraz lepsze. Te pielgrzymki są bardziej przygotowane, posiadają przeszkolone osoby, które mogą kierować ruchem, a więc ten ruch, te wejścia odbywają się bardziej płynne. Oczywiście chodzi nam tutaj również o to, aby ruch w naszym mieście odbywał się w sposób w miarę płynny. Z drugiej strony jest to bezpieczeństwo pielgrzymów, o które dbają policjanci z wydziałów prewencji, policjanci nieumundurowani. Chodzi tu o działalność kieszonkowców. Musimy pamiętać, że przy takiej grupie ludzi niestety mogą się wśród nich znaleźć osoby, które nie przychodzą do Częstochowy z pielgrzymką, ale przychodzą właśnie po to, aby tych pielgrzymów okraść. Mamy już pierwsze zgłoszenia osób, które tracą swoje portfele, dokumenty z plecaków. Do tych kradzieży dochodzi nawet na terenie samego klasztoru jasnogórskiego. Jest to również czas pracy policjantów prewencji, którzy będą służyć pomocą, szczególnie podczas wejść tych największych grup pielgrzymkowych, gdzie będzie największa ilość pielgrzymów w naszym mieście, gdy dojdzie do sytuacji zagubienia się na przykład jakiejś osoby, czy zagubienia dziecka. W tym wypadku taka ruchoma izba dziecka, ruchomy punkt pomocy tym osobom będzie uruchomiony również przez policję. Policjanci z komisariatu 4 Policji w Częstochowie zatrzymali 19-letniego częstochowianina, który w dniu 13 czerwca napadł na wracającego z działek mężczyznę. Sprawca użył siły wobec pokrzywdzonego, a następnie po pobiciu i skopaniu go skradł mu telefon komórkowy i pieniądze w kwocie kilkudziesięciu złotych. Policyjne ustalenia doprowadziły do zatrzymania sprawcy, który usłyszał już zarzuty rozboju, za który grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Lubliniecy policjanci wystąpili o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za 36-latkiem, który w lutym zabił siekierą swojego Bernardyna. Mężczyzna pracuje za granicą, oskarżony po raz drugi nie stawił się już na rozprawie. Gdy trafi do aresztu, sąd wyznaczy termin rozprawy. Za ten czyn grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. W czwartek o godzinie 11 w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 67/71 w Częstochowie odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Zbiory te stanowią największą i najpiękniejszą na świecie kolekcję rekwizytów z wizerunkiem papieża Polaka. W żadnym innym miejscu nie zgromadzono takiej ilości numizmatów człowieka tak bliskiego sercu Polaków. Z okazji otwarcia muzeum został wybity także pamiątkowy medal. W otwarciu uczestniczyli m.in. ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, fotograf papieski Arturo Marii, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Balt. 59 dzieci, głównie z rodzin z problemem alkoholowym, wróciło z 2-tygodniowych kolonii w Łebie. Nad morzem spędzała wakacje też grupa polskiej młodzieży ze Lwowa. Rodzice i opiekunowie nie płacą za pobyt. Koszty uczestnictwa ponosi w całości miasto. Kolejny turnus w Łebie dla 70 częstochowskich dzieci właśnie się rozpoczął. Kolonię organizuje Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. Inspektorzy ochrony środowiska uspokajają. Wstępne wyniki badań powietrza po pożarze w Myszkowie nie są alarmujące. Natomiast wyniki analizy gleby będą znane wkrótce.
Pożar wybuchł w ubiegły czwartek na terenie dawnej fabryki naczyń emajlowych w Myszkowie. Ogień w hali rozprzestrzenił się błyskawicznie. Akcja gaszenia trwała ponad dobę. Nad miastem zawisła chmura wrzącego dymu. Zdaniem świadków dotarł on do Żarek Letnisko i Poraja. Wstępne wyniki nie wskazywały przekroczenia dopuszczalnych norm badanych składników powietrza. Wyjątkiem był benzen, jednak przekroczenie normy mieściło się w granicach błędu pomiarowego. Została też pobrana próbka gleby. Wyniki jej analizy znane będą do końca tygodnia. Z danych Częstochowskiego Urzędu Stanu Cywilnego jasno wynika, że na przestrzeni ostatnich lat więcej nas się rodzi niż umiera. W minionym czteroleciu najwięcej dzieci przyszło na świat w 2009 roku. Dramatycznie rośnie natomiast liczba rozwodów. W ubiegłym roku było ich 611, a już w pierwszej połowie tego roku zostało zarejestrowanych aż 334. Częściej niż w latach poprzednich dajemy śluby międzynarodowe. Mieszkanki naszego miasta na swoich partnerów życiowych najczęściej wybierają Brytyjczyków i Włochów. Częstochowianie natomiast często biorą ślub z Rosjankami i Ukrainkami. Ponad 3000 ludzi podpisało się pod protestem przeciwko likwidowaniu oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na tysiącleciu. Ludzie twierdzą, że bez sensu zamykać oddział niedawno wyremontowany z nudziutkim blokiem porodowym i zabierać kobiety na parkietkę, w której w tej chwili są gorsze warunki. Na razie zebrano grubo ponad 3000 podpisów, ale można przypuszczać, że będzie ich więcej, gdy wrócą do szpitala wszystkie listy jeszcze krążące po mieście. Kserokopie już podpisanych listów zostały wysłane do prezydenta Częstochowy, lokalnych posłów, sejmiku województwa, do ministra zdrowia i do premiera. Zakończył się jeden z ważniejszych etapów budowy nowej linii tramwajowej. Od 12 sierpnia zostanie oddana do ruchu znaczna część przebudowanego układu drogowego na odcinku około 3,7 km. Nastąpi otwarcie ulic takich jak Jagiellońskiej, Orkana, Alei 11 listopada, Jesiennej, które zostały kompleksowo przebudowane z wymianą uzbrojenia podziemnego. Natomiast w nocy z 16 na 17 sierpnia zostanie zamknięta dla ruchu część północna skrzyżowania Alei Niepodległości i ulicy Jagiellońskiej, na której rozpocznie się przebudowa uzbrojenia, przebudowa układu drogowego, budowa nowej sygnalizacji świetlnej oraz budowa rozjazdu torowego i przejazdu tramwajowego przez skrzyżowanie. Całe skrzyżowanie w pierwszej połowie września zostanie ponownie oddane do ruchu. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie poetyckim imienia Haliny Poświatowskiej, najwybitniejszej naszej poetki. O szczegółach konkursu poinformowała nas Anna Woźniak, pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Regionalny Ośrodek Kultury po raz 34 ogłosił ogólnopolski konkurs poetycki imienia Haliny Poświatowskiej. Jest to przedsięwzięcie z dużymi tradycjami i historią. Sama kolejna edycja na to, myślę, wskazuje. Ja chciałabym bardzo serdecznie zaprosić autorów wierszy, których oczekiwalibyśmy w Regionalnym Ośrodku Kultury jako uczestników tego konkursu. Szczególnie zwracam się do debiutujących poetów, ponieważ no nie zawsze mają odwagę, mimo iż piszą, zgłosić się do udziału w takim czy innym konkursie poetyckim. Dlatego szczególnie proszę debiutujących autorów o to, aby nadsyłali swoje wiersze, czy przynosili je wprost do Sekretariatu Regionalnego Ośrodka Kultury przy ulicy Ogińskiego 13A. Kolejny zabytkowy nagrobek stał się ozdobą cmentarza na Kulach. Wczoraj organizatorzy dorocznej kwestii na raptowanie zabytków częstochowskiej nekropolii przedstawili pięknie odrestaurowany pomnik Edity Ellert. Po renowacji nagrobek wygląda jak nowy. 17 sierpnia o godzinie 9 na rynku w Janowie rozpocznie się rajd rowerowy, w którym każdy bezpłatnie może wziąć udział. Organizatorem imprezy jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku, gdy pogoda będzie bardzo zła lub gdy na start zgłosi się mniej niż 12 uczestników. 20 i 21 sierpnia w Poraju odbędzie się Akademicki Festiwal Szantowy, którego głównym organizatorem jest sekcja żeglarska ZSU Politechniki Częstochowskiej. Oprócz koncertów organizatorzy przewidzieli także pokazy tańca, jam session oraz konkurs szantowy dla wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił. 27 sierpnia w Nestowie odbędzie się spływ kajakowy. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich wyruszy na rzekę o 12:30, druga pół godziny później. Wszyscy uczestnicy powinni ukończyć spływ do 15:30. Później rozpocznie się piknik rodzinny na terenach rekreacyjnych nad Wartą.
Zgłoszenia na spływ przyjmowane są do 23 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie lub telefonicznie pod podanym numerem telefonu. Koszt spływu to 35 zł od osoby. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzymy spokojnego, długiego weekendu. Do widzenia!